Na początku tego vloga jedziemy do Lumpeksu. Dzisiaj zaplanowałam sobie kupno konkretnych rzeczy. Znaczy nie, no, żartuję, po prostu jadę tam z myślą o pewnych rzeczach, które mam nadzieję, że uda mi się kupić. Chcę kupić, słuchajcie, zwykły, biały, taki top na ramionczkach albo bez rękawów. Chcę kupić taki sweterek tutaj zapinany jakby odtąd na zamek i chcę kupić szarą, zwykłą bluzę. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Dobrze, także ja pędzę, bo nie chcę się spóźnić. Właściwie za 15 minut, 12 minut jest tam otwarcie. Pewnie się trochę spóźnię, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jeszcze coś zostanie. Wpakowałam się w takie korki, że to jest po prostu hit. Patrzcie na to. Nie chcę pokazywać, żeby tablic nie było widać, ale o, dramat. Wróciłam, jest mi tak strasznie zimno. Czuję, że jestem czerwona. Nie wiem, czy to będzie widać, nieważne. Pokażę wam w domu, co kupiłam. Ogólnie jestem dość zadowolona. Po drodze zrobiło mi się strasznie słabo. Kupiłam sobie mleko w kartonie, takie kakao jakby. I jadę szybko do domu zrobić śniadanie. Powiem wam, że dawno tak nie miałam, żeby zrobiło mi się słabo z głodu. No ale wyszłam z domu na czczo, bez śniadania, także nie róbcie tak. A fun fact jest taki, że ja kiedyś ciągle wychodziłam z domu bez śniadania. Mój pierwszy posiłek mógł odbyć się o godzinie nawet 13, ale teraz odkąd zmieniłam trochę w ogóle styl życia, pracę i tak dalej, to jem te śniadania w domu i jak jest dzień taki jak dzisiaj, to po prostu nie daję rady bez niego. Dobra, idę szybko jeszcze zapłacić za parking i odezwę się do was z domu. Okej, jestem w domu. I muszę się trochę rozgrzać, bo serio jest dzisiaj zimno. Później te rzeczy poprzymierzam, pokażę wam, co kupiłam. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale uważam też, że kupiłam naprawdę spoko rzeczy. Kupiłam też sobie bułę na śniadanie. I... no i tyle. Przebrałam się też już, tak wiecie, na wygodniaka. I odpalę sobie YouTube albo jakiś serial. Okej, stwierdziłam, że pooglądam do śniadania Hotel Paradise. W ogóle śmieszna rzecz, bo obiecałam sobie, że nie będę oglądała tej edycji ani Hotelu Paradise, ani Love Island, bo to był dla mnie taki straszny jakby odmóżdżacz i z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony zabierało mi to czas i ja serio za bardzo przeżywam chyba takie programy. No ale co? Okazało się, że nie wytrwałam i włączyłam Hotel Paradise. Jestem już na bieżąco, bardzo szybko nadrobiłam. Jeszcze nie oglądałam żadnego odcinka Love Island, ale pewnie też skończy się tak, że obejrzę. Możecie mi dać znać, czy oglądacie takie programy, czy lubicie, bo ja mam ewidentną słabość. Hotel Paradise, Love Island i jeszcze... jak on się nazywa? Ślub od pierwszego wejrzenia. Ubranie, które kupiłam. Także teraz wam wszystko pokażę, od razu przymierzę. W ogóle dalej się nie rozgrzałam, jest mi tak strasznie zimno. Zacznę od koszul. Kupiłam dwie koszule i obiecałam sobie już jakiś czas temu, jak robiłam te porządki i segregowałam rzeczy, które chcę sprzedać i tak dalej, że nie będę kupowała już koszul, bo faktycznie było ich bardzo dużo w ostatnim czasie. I też bardzo dużo z nich odłożyłam właśnie do sprzedania. Ale nie mogłam się dzisiaj powstrzymać, tym bardziej, że od razu wymyśliłam stylówkę do tych koszul. Okej, tak wygląda pierwsza. Ja je wzięłam dlatego, że one są takie fajne, większe.
i będą po prostu służyły jako taka narzutka. One są też takie dłuższe, także to jest jedna, bardzo spodobał mi się jej kolor, wzór i ja widzę tą koszulę właśnie w konkretnej stylizacji. Nie ukrywam, że w najbliższym czasie planuję rozwinąć trochę mojego Instagrama, tak bardziej pod kątem też modowym. No i właśnie stwierdziłam, że coś takiego będzie fajnie wyglądało do konkretnej stylówki i do konkretnego miejsca. Podobnie jak ta druga koszula. A poza tym, no ja wiem, że będę w tym chodziła, ja takie koszule przerzucam bardzo często po domu nawet, żeby mi było cieplej, tym bardziej, że ona jest na tyle duża, że ja ją mogę ubrać nawet na bluzę zimą. I ta również mega mi się podoba. Takiego koloru jeszcze nie mam w swojej szafie i też właśnie do konkretnej stylizacji będzie mi pasowała. I te koszule kosztowały 5 zł jedna. Też fajne jest to, że ona jest właśnie taka dłuższa, za pupę. I troszeczkę taka bardziej obszerniejsza. Teraz pokażę Wam kolejne rzeczy. Udało mi się kupić, słuchajcie, lewisy 501. Zaraz je przymierzę, ale obawiam się, że będą trochę za duże. Nie mierzyłam ich w sklepie, więc jeżeli będą za duże, to wystawię je po prostu na Vinted, bo są prawie w ogóle niezniszczone. I znaleźć 501 na ciuchach to jest takie, wiecie, wow zawsze. Tak jak myślałam, są troszeczkę za duże. Znaczy troszeczkę. No, w pasie po prostu. One będą mi spadały z tyłka po prostu. I wydaje mi się, że po prostu wystawię je na Vinted, bo aż szkoda, wiecie, było ich nie wziąć. Także wpadajcie. Może jeszcze będą, jak nagrywam ten filmik. Idziemy dalej. Aha, w ogóle przypomniało mi się, że przecież mówiłam w samochodzie na początku tego filmu, że jadę na ciuchy dzisiaj z takim konkretnym założeniem i chcę kupić rzeczy. Nie udało mi się kupić prawie nic, co sobie założyłam, dlatego że chciałam między innymi taki zwykły, basicowy, biały, białą koszulkę bez rękawów na ramionczkach. Białej nie kupiłam, ale kupiłam czarną. Jakby tutaj za dużo nie będę o tym mówiła, to jest po prostu taki zwykły, dopasowany basic. Chciałam też dzisiaj kupić taką bluzkę na zamek. To prawie mi się udało, dlatego że udało mi się kupić coś takiego. Ostatnio na Pinterestie wyświetlało mi się dużo takich właśnie inspiracji z tego typu bluzami. Wstawię je Wam gdzieś tutaj. Szukałam czegoś właśnie w tym stylu. Znalazłam takie coś. Ten zamek według Pinteresta powinien tutaj być do końca. On jest natomiast jakby do tego miejsca. I tu jest później kołnierzyk. Ale wiecie co? Jakby mi się ta bluza i tak podoba. Moim zdaniem jest bardzo ładna w kolorze. I przede wszystkim miała super skład. Jest minimalnie taka skulkowana tutaj, natomiast ja sobie, mi to nie przeszkadza, dlatego że moi rodzice mają takie urządzenie, którym sobie po prostu tą całą bluzę przejadę. Podoba mi się to, serio. Teraz jeszcze się tak przyjrzałam, obkręciłam kilka razy i naprawdę uważam, że ten zakup jest bardzo, bardzo fajny. Ze wszystkich tych ubrań w ogóle chyba najlepszy. Mam jeszcze dwie rzeczy. Kupiłam, słuchajcie, takiego long sleeve'a typowo do sprzątania, bo ostatnio zorientowałam się, że brakuje mi takich ubrań właśnie do sprzątania, kiedy mogę się pobrudzić, zniszczyć te ciuchy i tak dalej. I przez to, że mi tych ubrań brakuje, to po prostu zabieram takie swoje z garderoby. Dlatego kupiłam takie coś. I to po prostu pójdzie do tak jakby zniszczenia, to znaczy oczywiście nie będę tego niszczyła celowo, ale właśnie przy takim sobotnim sprzątaniu i tak dalej na pewno po jakimś czasie się to zniszczy i nie będzie mi szkoda po prostu takiego ubrania właśnie do takich czynności. No i już ostatnia rzecz, to jest t-shirt, natomiast t-shirt taki bardzo mocno oversize'owy, już Wam pokażę jak on wygląda. Też bardzo mi się podoba, podoba mi się to, że on jest właśnie taki większy, obszerniejszy, przez to czuję się w nim po prostu luźno. I teraz też widzę, że ma taką fajną długość, dlatego że to jest taka długość idealna do leggingsów, moim zdaniem. Co jak najbardziej na plus, no bo w końcu wchodzimy już pomału w takie stylówki typowo jesienne. No i wydaje mi się, że to się jak najbardziej w to wpisze. I to są wszystkie moje dzisiejsze zakupy. Było jeszcze kilka rzeczy, znalazłam między innymi taki jeden sweter podobny do tego mojego ulubionego z dzisiejszych zakupów. Był on biały, był w ogóle prześliczny, ale w ostatnim momencie go odłożyłam, mimo że się długo wahałam, dlatego że to był poliester i ja już sobie dawno obiecałam, że jeżeli coś będzie miało fatalny skład, no to po prostu nie będę tego kupowała w second handzie. No a wiecie, to jest jednak też coś, co ubieramy często na gołe ciało, więc tym bardziej, no to jest na przykład bawełna, także tutaj w ogóle nie była ziemia, nie ma porównania. A poza tym ten towar ogólnie był dzisiaj dosyć spoko, nie miałam też czasu aż tak długo chodzić po tym second handzie, później w ogóle, tak jak mówiłam wcześniej, zrobiło mi się słabo i musiałam wyjść, bo nie jadłam śniadania, ale myślę, że spokojnie, jakbym poszukała troszkę więcej rzeczy, bym mogła znaleźć dzisiejszego dnia, także dzisiejszy dzień second handowy uważam za udany.